Kolejna akcja oszustów. Przed skutkami kliknięcia w link otrzymany SMS-em lub komunikatorem, tym razem ostrzega Krajowa Administracja Skarbowa. SMS od oszustów wygląda tak i odsyła do linku wiodącego na stronę wyłudzającą dane. Ankieta nie pochodzi od Ministerstwa Finansów i stanowczo przestrzegamy przed jej wypełnianiem, informuje Radosław Hancewicz, rzecznik Podlaskiej KAS. Wypełnienie formularza nie spowoduje wypłaty obiecanych 250 zł, a zaprowadzi nas na fałszywy panel logowania do banku. Wpisanie danych użytkownika wiadomo, jak się może skończyć. Przestrzegamy, nie dajcie się nabrać.